Początek XIII wieku. Mongołowie ze stepów ruszają w kierunku Krymu. Zamieszkujący te tereny plemiona Połowców wraz z wojskami Rusi ruszają na wojnę. Do bitwy dochodzi nad rzeką Kałką. Wojska Rusi muszą zmierzyć się z wrogiem, z którym jeszcze nigdy nie walczono, z jego taktyką i okrucieństwem. W bitwie Mongołowie zwyciężają. Armia ruska ponosi druzgocącą klęskę. Zginęło 10 pośród 18 ruskich książąt. To dopiero początek porażek. Rok 1237. Armia mongolska pod wodzą Batu Hana uderza ponownie na ziemie ruskie. Na początku Mongołowie zdobyli Riazań, dokonując w mieście rzezi. Następnie zdobyli Kołomnę. Po upadku miasta doszło do ponownej masakry mieszkańców. Kolejnym etapem było zajęcie Rusi Środkowej. Wielki książę włodzimierski Jerzy II Wsiełowodowicz próbuje powstrzymać mongolski najazd. W dniu 4 marca 1238 roku nad rzeką Sitą doszło do krwawej bitwy. Wojskami mongolskimi dowodził Burudaj, naczelnik wojenny oddziałów Batu Hana. W pierwszym etapie bitwy rusza mongolska konnica na prawe skrzydło Rusinów. Prawdopodobnie w tym początkowym momencie bitwy zginął Jerzy Wsiełowodowicz.
pozbawieni wodza Rusini rozpoczęli ucieczkę. Bitwa zakończyła się pogromem prawego skrzydła wojsk ruskich. W tym samym czasie lewe skrzydło, widząc klęskę na prawej flance, rozpoczęło manewr wycofywania się, który przerodził się w ucieczkę. Ścigający Rusów Mongołowie zabili wielu z nich podczas odwrotu, co tylko dopełniło obrazu klęski. Zwycięstwo w bitwie otworzyło Mongołom wolną drogę na tereny dzisiejszej Ukrainy. Kontynuując kampanię, Mongołowie zdobyli w kwietniu miasto Włodzimierz oraz Kozielsk, który spłonął w wyniku krwawych walk. Zajęcie i zrównanie z ziemią Kozielska zakończyło pierwszy etap podboju Rusi przez Mongołów.